O-o! Mamy towarzystwo! Ta! I po moim kombu, kurde. Ta, moje kombo zostało zniszczone w tak bardzo beznadziejny sposób, że to jest hit. I co tutaj teraz będziemy robili? O, będziemy mogli teraz ten, surfować. Ta, to jest też coś, co odkryłem wczoraj, kiedy sobie ćwiczyłem, bo ja wczoraj tutaj doszedłem, nie? I tylko i wyłącznie Raticle możemy sobie surfować. Myślę, że raczej każdy się domyślił dlaczego, bo Raticle to przecież jest pan i władca, kurde, lodu i wody w zasadzie. I to jest też całkiem fajna sprawa. Bardzo mi się to podoba. O, kolejny Raticle tam na dole się pojawił. Brat Girl też się pojawiają. Ta, zapomniałem w ogóle wspomnieć, że Brat Girl też tutaj się z dupy pojawiają. Co trochę dla mnie nie ma sensu, bo okej, wiem, że jesteśmy tam blisko Niny Cortex, ale ich pojawienie się tutaj jest dla mnie całkowicie bez sensu. Ciekawe czy... A dobra, tutaj już podążamy tym. O, i teraz się złapałem, nie to co kurde było wczoraj jak se ćwiczyłem, gdzie kurde wpadłem do wody, nie? W najbardziej beznadziejny i głupi sposób. O, tutaj to bardzo pięknie to zrobiłem. A tego to od razu napyrywalimy, bez zbędnego przedłużania. To jest kurde bez sensu, bo ja go mogę kurde atakować w nieskończoność, a on sobie wykorzysta klatkę nietykalności i bends kurde. I już kurde blokuje moje ataki. Tutaj omijamy tam Brat Girl i tamtego, bo szczerze nie widzę sensu tam z nimi walczyć, bo i tak nic szczególnego nie dostajemy. Level up! Albo jakby to powiedział Sonic w Sonic Heroes, level up! Czy jakoś tak on to mówił? O, i lecimy dalej. Tam żadnej chyba maski nie ma, tak mi się wydaje. A nie, chyba jest po tamtej stronie. Coś było, widziałem. Powiedzcie mi, czy tam maska była? Bo ja coś widziałem. Pamiętaj, oznaczonym terenem płyń. Ten, co nie jest oznaczony, to nie możesz tam sobie driftować. Nie, tam nic nie było, dobra. I uciekamy, kurde, od tego frajera. Przynajmniej on nas gonić nie może. To by było zbyt przerażające, gdyby, kurde, taki mutant by nas teraz gonił, nie? Serio, bym trochę się zesrał. Nie powiem, że nie. Zastanawiam się jedno, czemu Crash się nie złapał? Ale najwidoczniej nie dostanę na te pytanie odpowiedzi jakąkolwiek. Znaczy, odpowiedź jakąkolwiek, więc w sumie... Pominę ten fakt. To była właśnie sekcja, która nas nieziemsko triggerowała. Mnie i tego mojego znajomego. Ja pierdzielę. To było po prostu przegięcie pały. Tak dosłowne przegięcie pały.
Ale na szczęście udało, obeszło się bez jakiegokolwiek stracenia życia czy coś. Pasek zdrowia? Okej, fragment straciłem, ale nie życie. Zaraz chyba będziemy mieli misję szóstą. To i tak dobry wynik, bo w sumie w Titansach pamiętam, że przechodziłem właśnie 5 misji i kończyłem sesję. A tutaj mam zamiar pociągnąć do 10. A jak nie do 10, to chociaż do 8 albo 9. I to będzie dobre też. Przynajmniej będę miał odcinki na zapas z tej sesji. A to się chyba liczy, co nie? Też tak myślę. A teraz idźmy zrobić porządek z tym towarzystwem. Magmadun, wypierdzielaj ode mnie. Ta, to jest Magmadun, tylko troszeczkę bardziej, ja bym powiedział, zupgrade'owany. Bo serio, Magmadun ma trochę dziwny pysk w tej wersji. Nie powiem, że nie, taki dziób straszny. I to jest taki trochę mega dziwne i głupie. Kiedyś w ogóle myślałem, jak grałem za pierwszym razem w tę gierkę, że to są te Cortex boty. A to się okazuje, że to po prostu są jakieś roboty. Takie totalnie z dupy. Prawie całe HP, kurde, owoc Łumpa wyleczył. Widzicie, jaki jest mocny owoc Łumpa w świecie Crasha? Nie wolno go lekceważyć. A tym bardziej złotego owocu Łumpa. O! I nawiązanie do Crasha Team Racing, bo kluczyk jest bardzo taki, wiecie, wyglądowo podobny do tego z Crasha Team Racing i Nitro Kart, ale bardziej do Team Racing. Też mi się bardzo podoba ten aspekt, że klucze tutaj też zbieramy, żeby sobie odblokowywać dalsze sekcje poziomu. Mega fajna sprawa. Idziemy sobie dalej, kurde, zimowym mostem. Tutaj bardzo fajne wieże są przy okazji, takie lodowe. Czemu mi to w ogóle przypomina ten zimowe królestwo tego pana bałwana z Tabalugi? Tak jakoś mi się skojarzyło, nie wiem czemu. No ale też równie dobrze może to mi przypominać królestwo z Fina i Jake'a, nie? Też dosyć taka... Nie powiedziałbym może, że taka kultowa, ale taka nawet kreskówka. Chociaż kultowa w sumie też jest, wbrew pozorom. W dzisiejszych czasach to prawie każdy zna Porę na przygodę. All right, Crash, you're inside. Try to find out something about Nina's school. Ta, teraz musimy zebrać informacje o tej szkole Niny. W ogóle nie skomentowałem tego, że już mamy 4x5 tego upgrade'ów z Raticle. Dzięki czemu będziemy mogli, kurde, niedługo go wybaksować sobie. Może jakąś dzięki temu misję poboczną zaliczymy? Kto wie? Podejrzewam, że tak, bo jednak upgrade'owanie tytanów lub mutantów, whatever, to jest jakaś tam część misji pobocznej. Ohoho! Panie i panowie, co my tam mamy? Idziemy tam, bez zbędnego przedłużania, kurde. Dobra, 3x5.
Mam wrażenie, że gdzieś pominąłem coś. Jakąś maskę, ale wątpię w to. Chyba to było normalnie tutaj 3 na 5, z tego co przynajmniej też sobie ćwiczyłem, bo wczoraj udało mi się, w sumie to dzisiaj w nocy udało mi się zrobić 100% tutaj. Dobra, nie powiem, że nie, to była dosyć sprytna sekcja. Trzeba było się tutaj wykazać nie lada sprytem. Ta, tutaj Aku nam tłumaczy, że możemy się z ścianki na ściankę odbijać, co zresztą mogliście zobaczyć. Nie jest to w sumie jakaś trudna mechanika, jest dosyć szybka do ogarnięcia. Z jakiejś gierki mi się kojarzy ta mechanika, ale nie wiem z jakiej. Bo w którejś gierce też coś takiego było. Nie mówię, że koniecznie z Yamrajem oczywiście, ale... jakaś platformówka też coś podobnego miała. I nie wiem, czy czasem Rayman czegoś takiego nie miał. Oczywiście, jeżeli ktoś wie, to może mnie poprawić w sekcji komentarzy lub napisać, czy dobrze skojarzyłem. No, w końcu się udało tutaj złapać. Soon we will return to the evil school's secret northern entrance. This hall of freaks and mutants is perfect for the evil school's science fair. Nina will be doomed to suffer in mediocrity. Hear that, Crash? The entrance to the school must be near the rat village. O! To był koniec tej misji? Tak, musimy teraz Raticle wrócić do Kingdom. Okej, jestem po kolejnym ZW. I szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam, co tutaj się stało, ponieważ to nagranie, które teraz słyszycie, jest nagrywane jakoś... dzień później, czyli już jest 1 lipca, kiedy to nagrywam, nie? Czyli zaczynamy nowy miesiąc. Zaczynamy nowy miesiąc, a dni do Crasha 4 jest coraz mniej i to mi się nie podoba. No ale z tego co widzę, skończyliśmy w zimowej jaskini, tak całkiem przypadkowo, dlatego że mi się troszeczkę tam wtedy nagranie urwało. Plus miałem wjazd do pokoju, ale już jest wszystko w porządku. Wiadomo, jest to następny dzień. I tak szczerze wam powiem, ta sceneria mi się bardzo podoba w tej lokacji. Jest całkiem spoko, nie narzekam. Mogło być o wiele gorzej. Naprawdę, mogli zrobić tak na odpierdziel się trochę. I nie wiem, dlaczego gra tutaj tak trochę stanęła. Dobra, nevermind. Lecimy z Coxem. Aha, czyli wszystko będzie się tutaj skupiało na tym, że będziemy musieli po prostu wybić bandę tutaj Bradger oraz Raticles. Okej, mogło być gorzej. W sensie, to będzie jakby cała ta arena polega na tym, że jak widzicie, mamy tutaj 4 otwory, gdzie jest taka para wodna. I będziemy musieli te otwory, no w taki oto sposób zamrozić, żeby dostać się wyżej. Proszę bardzo, coś takiego będziemy musieli robić. Tylko pytanie, gdzie teraz się trzeba dostać, bo ja tutaj nie za bardzo pamiętam. A, tutaj, dobra. No, złap się. A, bo wiecie co zrobię? Dokładnie to samo. W sensie, nie dokładnie to samo, tylko dokładnie to chciałem powiedzieć. I widzicie, to są już skutki tego, że z rana nagrywam, nie? Po prostu mi się język plącze, że cholera jasna by to mogła wziąć. Zapomniałem, że para wodna jest w stanie mnie skrzywdzić. Zapomniałem, że Raticle to tak naprawdę jest w sumie słabiak pod tym względem. O, i przy okazji drugiego Raticle zamroziłem. Tak całkiem nieświadomie. Tam jest jakby co nowy tytan, jak mogliście dostrzec. O ile dostrzegliście to oczywiście. Ale mu uciekłem, nie? Ale frajer, hehehe.
I teraz wiecie, co zrobimy? Dokładnie tak. Dobra, może nie tak. Uda się w końcu. Fuck! Zbierz to! Mówię wam, że mi się uda. Jestem tego wręcz pewien. Może nie w taki sposób. Uda mi się zdobyć tą maskę Crasha. A raczej tego... tą laleczkę Crasha. Mówiłem? Udało się. Za trzecim razem, ale się udało. No, przed państwem oto... Dobra, ponieważ Aku już skończył tutaj gadać, więc nadszedł czas na przedstawienie wam tego nowego mutanta. Otóż ten mutant, który teraz tutaj jest, to jest TK. Tak, on się inaczej nie nazywa, to jest po prostu TK, czyli TK. I ciekawostka, w sumie są dwie ciekawostki. Po pierwsze jest to... pierwszy w serii mutant, który ma możliwość robienia czegoś takiego, czyli takiej grawitacji, że wiecie, może unosić dany obiekt i po prostu nim rzucić, ewentualnie taką dźwignię, co tam u góry udało mi się przesunąć. A drugie, że kiedy widzi na przykład Crasha, bądź po prostu, no w sumie Crasha, no bo gramy Crashem, nie? Więc kiedy widzi Crasha, jest takim, wiecie, stworkiem, który chce kogoś zaatakować, to z jakiegoś powodu zaczyna się robić ultra niebieski. I to są dwie ciekawostki o TK. Co sądzę na temat tego tytana, a raczej mutanta? No cóż, powiem szczerze, że mutant jest jako tako dobry. Mimo że wolę jednak tych spajków i innych tego typu mutantów, to jednak nie jest źle, mogło być o wiele gorzej. Jest on przydatny, jeżeli mam być szczery. Sami zresztą widzicie, dlaczego jest przydatny. Poza tym on może nawet latać, co jest też... jedyne w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o te tytany. Ale tutaj sobie wezmę Raticle, bo on może niszczyć bezproblemowo te skrzynki, a ja jakby trochę TK-em nie lubię niszczyć tych skrzynek. I muszę sobie go zostawić, dlatego że jest jedna sekcja, gdzie będę mógł zebrać tą maskę Mojo i warto byłoby to ogarnąć. O, już jedno TNT się tam odleciało. Ojej, nie to chciałem zrobić. Ale przynajmniej jestem już na drugiej stronie, więc tyle dobrze. Dobra, zróbmy teraz... O, widzicie? Patrzcie, już jest drugi TK. I zginął już. W sumie ja też zaraz mogę zginąć. Ale nie zginę. Skąd wiem, że nie zginę? Ponieważ jestem za dobry, żeby zginąć. Nie no, dobra, już parę razy zginąłem, ale wiecie, chodzi o to, że mój tytan nie zginie. Raczej mój mutant. Kurde, muszę przyzwyczaić się, że to jest Mind Over Mutant, a nie Of The Titans. Ale tak po prostu przez to mam takie, wiecie, przyzwyczajenie, że kurde... No wiecie, o co chodzi. Dobra, niestety Raticles, będę musiał cię zostawić, bo TK teraz będzie dla mnie troszeczkę bardziej ważniejszy. A poza tym muszę tutaj kręcioła użyć, więc no. Kręcioła potocznie zwanego go spin attack. Oj, i niestety combo mi się skończyło razy 6. Najgorzej! Najgorzej! Nie robi się tak.
Dobra, w sumie mogłem też w taki sposób doskoczyć. O-o! Dobrze, że się odsunąłem, bo TNT z nienacka po prostu się odpaliło, co mi się troszeczkę nie spodobało, nie powiem, że nie. I teraz musimy wycelować w tą lodową ścianę, więc... No dawaj, wyceluj w tą lodową ścianę, kurde! Czasami mam z tym problem, bo mam wrażenie, że nie wiem. O, właśnie. Czasami mam wrażenie, że po prostu to TNT jakoś się tak blokuje między ściankami. I to jest trochę smutne. Dobra, tutaj sobie zapiszmy, zobaczmy jak tutaj nasz stan gry wygląda. No. O, dobra. Przez chwilę myślałem, że serio coś się zdymało z kartą pamięci na emulatorku, ponieważ tak, ten let's play jest nagrywany z PCSX2, tak samo jak Crash of the Titans. Bo czemu by nie, skoro emulator dobrze chodzi. Dalej 16%, okej, czyli nic, zbyt wiele się nie zmieniło. Widzicie te platformy? Możecie je skojarzyć z pierwszej misji, kiedy tam, wiecie, dostawaliśmy się do tej areny, gdzie tam jeszcze Engine był w takim wielkim robocie. To tam jak szliśmy w górę, jak chcieliśmy wrócić do na wyspę Wampa, mogliście dostrzec właśnie takie konstrukcje. I właśnie te konstrukcje są stworzone dla TK'a. Taka ciekawostka. Ojej, biedny bałwanek sobie padł. Trudno się mówi. Dobra. Ucieczka tutaj gwarantowana była. TK niestety chcąc nie chcąc, ale musi przeżyć. Dlatego, że jeżeli on nie przeżyje, to... Nie będę mógł skoczyć tego epizodu, a raczej tej misji. Ciężko mi się w ogóle wymawia misje niż epizody. Wolę jakby nazwę epizod, ale gra troszeczkę poszła w inny styl niż Of the Titans. Chciałbym zebrać te mojosy, ale wiem, że jak ja będę próbował skakać, to skończy się to po prostu źle. No mniej więcej tak to się skończy, aczkolwiek udało mi się przeżyć, więc nie mogę narzekać. I tak, wiem, że się powtarzam, ale naprawdę ta zimowa sceneria jest mega fajna. I to, co tam w tle jest, to takie, wiecie, tam w tle jest ogólnie wyspa Wampa, tak mi się wydaje, bo to trochę byłoby zbyt podejrzane, jakby to był trochę inny teren. Dobra, o, tutaj mamy laleczkę, którą warto zebrać. 4/5. Dobra, czyli chyba jest wszystko pod kontrolą, bo tutaj gdzieś u góry będzie już ostatnia, więc będę miał wszystkie lalki. Lalki Mojo oczywiście, bo tak one się nazywają. No, dawaj. Ten speed attack jest po prostu świetny w tej gierce, nie powiem, że nie. A, i tutaj nic nie mamy do odblokowania. Nie wiem czemu, ale zawsze w takich sekcjach wydaje mi się, że jakiś przycisk będzie, czy coś, co spowoduje, że będziemy mogli po prostu sobie dalszą część poziomu odblokować. Ale to może moje takie już dziwne zboczenie na temat tej serii. Bo serio, w tej serii dużo takich trollingów jest, jeżeli mam być szczery. Że wiecie, sekcja gdyby nigdy nic, a potem tak czy siak się okaże, że ten... Że tam coś jednak było. Nie! Nie! Dobra, jest jeszcze szansa to odratować. Jest jeszcze to odratować szansa. Dobra, jesteśmy u góry. Tutaj mamy Mojosa złotego i Mojosa razy 2. Szkoda, że to mi się na razie nie przyda, bo bądźmy sobie szczerzy, tutaj Mojosów praktycznie nie ma. Poza tymi dwoma. A dobra, są. Okej,
Nie było tematu. Oj, w dupie jestem teraz. Oj, w dupie jestem. Raticle? Chyba będę musiał Raticle zdobyć jakoś. Oj, ale se zablokowałem drogę teraz. O ja pierdziele. W sumie, to może nie do końca zwaliłem. Bo jest jeszcze jedna szansa. Weźmy sobie TK'a i spróbujmy tym specjalnym atakiem. Dobra, nie zwaliłem. Bo zapomniałem, że pod trójkątem jest jeszcze jego specjalny atak, taka bomba. O, i misja 8 będzie teraz tutaj odpalona. Bo to, co miałem zrobić, to zrobiłem w sumie. Chyba, że tutaj będzie jakaś teraz poboczna misja, to zaraz zobaczymy w sumie. Na razie sobie kopiemy. Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę, kop uchem, kop uchem, kop uchem. Kop uchem, kop up, kop uchem, kop uchem, kłapo uchem, kurde. Elo, elo, 3-2-0. Zamiataj sobie tam dalej śnieg. W ogóle co to jest za logika, zamiatać śnieg? Miotło, what the fuck? Zobaczmy, co będą tutaj chcieli od nas. A, tam się brama odpaliła, okej. A czego wy chcecie ode mnie? Chociaż nie, nie, oni w sumie chyba nic nie chcą, bo oni mają tylko te znaki zapytania, nic więcej. I co to dało? Tam jest owoc łampa! Jak go zebrać? Poza tym jedną rzecz widziałem tutaj. To chyba tutaj było, co nie? O, tam się nam brama odblokowała, czyli coś jeszcze będziemy mieli. Tak, tutaj to było chyba. Z tego, co przynajmniej ćwiczyłem sobie. O, dokładnie tak, dokładnie tak. O to chodziło. I co to odblokowaliśmy? Tam widziałem, że jest ten, maska Crasha i chcę ją zebrać. O, platformę odblokowaliśmy. O, właśnie o to mi chodziło. 4 na 13. No to jest całkiem spoko. To lecimy teraz w tę stronę, bo nie ma nic tutaj do ukrycia. Ale tu byłem przecież. Czy gra serio chciała, żeby wrócił tutaj drugi raz? No to fajnie. Chyba wróciłem drugi raz do tej samej lokacji, co nie? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Dobra, jestem z wami z powrotem. I już jesteśmy po tym wszystkim, co miało miejsce. Teraz pogadajmy sobie z tym typem. Evil school must be on the other side of this gate crash. I think we need a mutant that spins to open it. Not too much trouble, Crash. Can you go to the desert nearby? Lots of scary bads for you to fight. They spin too. Okay. Czyli musimy wrócić na Wampa Island. You can take the route we originally traveled to get here. Okay, to ósma misja to będzie też pikuś, bo tylko powrót na Wampa Island i potem misja dziewiąta, albo dziewiąty poziom.
Dobra, czyli musimy Dobra, wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego gra sama z siebie mi tutaj dała te informacje, że musimy tam wracać. Bo jakby o tym wiem. A może tutaj w taki sposób wrócić? Nie, nie można. Lol. Chyba, że... Ty, wiem co zrobimy. Zbierzemy sobie upgrade. To będzie dobre. Musi się udać, kurde. Aj, nie uda się. Fuck. Chyba, że... Dobra, nawet... A nie. Mam pomysł. O, kurde, prawie. O, o to mi chodziło, dobra. Teraz próbujmy. Dobrze. Wiedziałem, że się tak uda. Dobra, teraz możemy stąd już iść. Sorry, nie mogłem darować temu upgrade'u. Temu upgrade'owi tej umiejętności. Temu ulepszeniu. Kurde. A teraz wracamy z powrotem. Tak więc myślę, że tą drogę będę mógł wam wyedytować. O, jesteśmy z powrotem, moi kochani. Coś tutaj się ciekawego dzieje. Zobaczmy, co tam mamy. Co tam w trawie piszczy. Kurde, ej, dawaj.
Wyłaź mi z tym kablotem. Kolejny upgrade. Okej. Spodziewałem się tutaj tej maski, ale niestety jej nie zobaczyłem. Czyli oznacza to, że gdzieś pominąłem tą ostatnią maskę i nie wiem gdzie. A wolałbym, nie powiem, że nie wiedzieć. Bo jednak jestem ciekaw, bo chcę zrobić te 100%. A trochę robi mi się przykro, kiedy nie wiem, gdzie są te maski. Ale tak czy siak wracamy już. Wracamy już na wyspę Wampa. Trudno się mówi, no niestety. Nie można mieć wszystkiego, jak to mawiają. Najwyraźniej, nie wiem, poszukam jakichś poradników czy coś, bo to trochę nie jest możliwe, żeby tutaj była ta maska. Przynajmniej tak mi się wydaje. A jeżeli jest, no to musiałem być uber ślepy, żeby jej nie zauważyć. Ale kurde, jakoś jak ćwiczyłem, to mi się udało zrobić tutaj 100%, więc jak ja to zrobiłem wtedy? Nie wiem, w każdym razie wracamy. Najwyżej potem się wrócę i nie wiem, w następnej jakiejś sesji wrócę i po prostu wam powiem: ej, tam była ta maska, widzicie? Patrzcie, jak ja ślepy jestem. Crash, we need to go to the Temple Colosseum. You have to pass through it to reach the desert. Reach the desert, okej. Dobrze, że gra ci pokazuje, gdzie masz tak dokładnie iść. Bo kto by się domyślał, że chodzi, że trzeba było iść tędy, nie? O tędy właśnie, dokładnie tutaj. Ale spokojnie. Myślę, że ten, że jako tako się tutaj wszystko w miarę ułoży. Ja może teraz zrobię cięcie, żebyście mogli... O, kolejna czasówka jakaś. A, teraz skrzynki mamy zbierać. O kurde, sprytnie. Bo już chciałem, wiecie, edytować, żebyśmy się spotkali tam w momencie, kiedy dojdę do tego miejsca. Ale kurde, skoro mamy tutaj challenge, to robimy challenge. A co? Ja się nie brzydzę takich rzeczy. A! Jeszcze raz. Spierdzielajcie ode mnie, ciule jedne. Dobra. Gdzieś jeszcze pominąłem skrzynkę. Dobra, tam jest, widzę. 7 i 8. Dobra, myślę, że mi się uda. Dobra, mamy to. I teraz już na samiutki koniec. Powiem wam, że ja po raz pierwszy robię w ogóle te challenge, nie? Tak więc dlatego też może mi iść trochę gównianie, bo ja nigdy jakby tych pobocznych challenge nie robiłem, bo tak będąc z wami szczery, to ja nigdy tej gierki nie stuprocentowałem. No tam może raz się zdarzyło, ale... Wiecie, jak to jest. No ale tutaj Raticle nam się przyda. Nie powiem, że nie. Ah!
Lecimy do przodu tutaj, do tej jaskinki i po prostu z bomby ruszamy, nie? I don't like the sounds of that crash. Stay sharp. No, jesteśmy już na miejscu. To właśnie tutaj. Pamiętacie o tym miejscu, o którym wam wspominałem? O właśnie, o tych kolumnach? No to właśnie o tych kolumnach wam na początku wspominałem w epizodzie pierwszym. Teraz będziemy musieli je wszystkie tutaj przewrócić, co jest dosyć proste. Proste, ale czasami uciążliwe. Jak widzicie w tym przypadku. Bo czasami TK potrafi się ześlizgnąć, coś czego trochę nie rozumiem. Wiecie, że on się tak ześlizgnie, że aż kurde spadnie w dół całkiem przypadkowo. Okej. O, Scorporilla widzę. Dobra, czyli walka tutaj będzie wyglądała w sposób taki, że będziemy musieli wybić tych. A, to jest powtórka z rozrywki. Magmadony zostały wybite, więc teraz czas na walkę z Corporillą. Ale ona jest żałośnie łatwa w tej wersji gry. O ja pierdziele. Ej, ja naprawdę zapomniałem, że Scorporilla jest takim słabakiem w Mind Over Mutant. Ona była silniejsza w tym właśnie, w Of The Titans. O, widzę tutaj laleczka crashowa, którą też sobie zbierzemy, ale nie teraz. Bo żeby ją zebrać, to będziemy musieli ten... na dół się dostać, czyli właśnie tutaj zaraz. Dobrze! I teraz idziemy tędy. Ta Scorporilla może sobie umierać, bo już nie będzie nam na nic przydatna. Pięć na 13, dobra, nice! No i dobra, to lecimy wtedy tutaj, zobaczmy co w trawie piszczy. Dobra, widzę, że tutaj już zaczęliśmy westernowe klimaty, kuźwa. Dobra, zapiszmy sobie i zobaczmy ile mamy procent gry. A
A, 19, to mamy nawet więcej niż powinienem mieć i godzinę 27 na liczniku, jeżeli chodzi o gameplay. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle z tej, powiedzmy, pierwszej sesji, ponieważ drugą część tej sesji musiałem nagrywać następnego dnia. Doszliśmy do 9 misji z 23, więc to jest dosyć i tak sporo jak na taki jeden playthrough. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na fejsie, jak i na Discordzie, linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crash Mind Over Mutant na PS2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa!